Single Track. O ekstremalnych zjazdach na rowerach mówiliśmy już w telewizji Zielona Góra. Wracamy do tematu, bo okazuje się, że wybudowanie takiej trasy na Wzgórzach Piastowskich jest bardzo prawdopodobne. Na mapie zobaczy, w którym miejscu, żeby ludzie mogli zobaczyć. Filip Gryko, radny Zielonej Razem, nie tak dawno sprawdzał, jak w praktyce wygląda jazda po takim torze. Uczestniczył także w kilku rozmowach z właścicielami oraz projektantami takich tras. Radny jest zdania, że w ramach rewitalizacji Wzgórz Piastowskich powinniśmy poważnie zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Myślę, że u nas to byłoby ze 2-3 trasy, które miałyby różną trudność oczywiście. Trzeba je wytyczyć, to muszą być zupełnie nowe ścieżki, to nie może być po istniejących ścieżkach, ponieważ po takim single tracku nie może poruszać się pieszy, nie można jechać w drugą stronę, czyli zawsze jest jeden kierunek i w tym samym miejscu, gdzie się zaczyna, w tym samym miejscu się kończy, na przykład po 10 kilometrach. Radny wraca także do tematu budowy wieży widokowej. Na początku października do Zielonej Góry przyjeżdża projektant, który na swoim koncie ma zaplanowanie od podstaw takiej wieży. To będzie wizyta, która określi, czy na Wzgórzach Piastowskich w ogóle można realizować taką inwestycję i w jaki sposób najlepiej to zrealizować. Stworzył już 4 takie projekty, teraz 5 powstaje, ma potężną wiedzę, chce zwierzyć Wzgórze Piastowskie. Wcześniej wysłaliśmy mu dokumentację topograficzną, fotograficzną Wzgórz Piastowskich. Jest zainteresowany stworzeniem takiego projektu, ale musi zrobić wizję lokalną i przyjeżdża do Zielonej Góry 9 października. Gryko, pytany o konsultacje w sprawie rewitalizacji Wzgórz Piastowskich, mówi otwarcie. Te odbędą się albo wczesną jesienią, albo na wiosnę. Chodzi o to, aby zebrać wszystkie szczegółowe dane związane z każdą z inwestycji planowanych na wzgórzach i dokładnie przedstawić je zielonogórzanom. Przypominamy, takie konsultacje odbyły się na przykład w Dolinie Gęśnika. Wszystko zależy po tym spotkaniu już, myślę, z projektantem będziemy wiedzieli, czy to będzie ta koncepcja pierwsza, pierwotna tej wisienki na torcie, którą jest wieża, będzie na tyle szybko zrobiona, że będziemy mogli jeszcze zrobić to na jesień, czy dopiero później, na przykład na wczesną wiosnę. Więcej na temat rewitalizacji Wzgórz Piastowskich w programie Stary Rynek 1.